Witam, witam, z tej strony Prozura. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku troszkę inaczej. Postaram się ulepić dla was coś fajnego. Powiem wam szczerze, nigdy nie miałem styczności z plasteliną. To znaczy inaczej, miałem styczność z nią w przedszkolu, w podstawówce. Potem raczej się tym nie zajmowałem, ale widziałem, jak moja siostra lepiła kiedyś figurki z modeliny, więc na pewno coś mi się tutaj uda zdziałać. Od razu mówię, mam delikatnie podrapane paluszki, także jak zobaczycie jakieś ślady krwi i tak dalej, bez strachu pomagałem u ojca na przedmieściach przy drzewie, stąd właśnie takie poharatania. Dobra, ja myślę, że zaczynajmy. Ja sobie zaraz będę prawdopodobnie zapierniczał z prędkością światła. Do dyspozycji mam parę wykałaczek, kieliszek, którego sobie zrobię bazę prawdopodobnie, ponieważ nie mam nic takiego, co by mi posłużyło jako właśnie podstawa. Nie dostałem nigdzie drutów, nie dostałem nigdzie jakichś takich drewnianych figurek, ani nic takiego, ponieważ nie wiem, plastyki u nas są ubogie, albo źle trafiłem. Ale myślę, że ten kieliszek da radę coś zdziałać, więc to prawdopodobnie będzie brzuch naszego smoka. Co więcej, mam parę gadżetów, które zwinąłem mojej dziewczynie, która interesuje się cukiernictwem, ponieważ kupiła sobie to do ciast, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak lepiej z Darią ciasta i ewentualnie je jakoś dekoruje, dajcie znać w komentarzach. A na tę chwilę, przepraszam kochanie, zwinąłem ci to do plasteliny. Zobaczymy, czy w ogóle tego użyję. Mam nadzieję, że tak. I cóż, zapraszam do oglądania. Dobra, od razu widzę, że mam mega mało tej plasteliny, więc musimy dodać jakiś kolor do tego, żeby się ładnie zmieszały. I teraz pytanie, czarny czy biały? Dodam białego, wszystkie białe po prostu kolory i spróbuję to zmieszać. Ewentualnie będzie troszkę różowawy ten smok, ale na pewno czarny sobie zostawię do tego, żeby robić mu ewentualne jakieś części, typu płyty pancerza i tak dalej. Kurczę, tyle tych pudełek plasteliny, powiem wam szczerze, ale tego nie ma za dużo. Zobaczcie, to jest taka mała garstka. Taką to ja chciałem zrobić głowę, to my chyba nie zrobimy całego smoka, tylko jedynie jego łeb. Teraz pytanie, czy plastelina miesza barwy? Bo ja szczerze nigdy nie pracowałem z plasteliną, więc albo one się wymieszają i jakimś cudem zrobi mi się po prostu więcej czerwonego, albo one się wcale nie wymieszają i właśnie dałem dupy. Okej, widzę, że zaczyna się mieszać, także alleluja, żyjemy. Będziemy mieli po prostu troszkę więcej takiej różowawej plasteliny, można tak powiedzieć. I na tym już będziemy mogli działać. Więc chyba kieliszek zamiast posłużyć nam za bazę jako ciało, posłuży nam za bazę jako głowa naszego smoka. Tylko zastanawiam się, czy mi tak naprawdę tu pomoże, czy mi przeszkodzi. Prawdopodobnie pomoże, ponieważ zwiększy nam objętość całej pracy, czyli w naszym przypadku głowy. A zużyjemy na to o wiele mniej plasteliny, więc myślę, że możemy zacząć to robić. Nie za dużo. Dobra, wiecie co? Chyba... Wymieszałbym wszystkie kolory, ale nie chcę, żeby wyszło mi coś tęczowego i beznadziejnego. Dodam może jeszcze czarnej i zobaczymy, co się z tym stanie. Moglibyśmy z tego ulepić węża, ale to by było pójście na łatwiznę. Gani! Ja tego nie mieszam dalej. Myślę, że taka barwa jest całkiem okej i na czymś takim możemy pracować. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. Zobaczymy, dobra. Pracujemy na tym, to już nie jest aż takie małe. Jest prawie takie jak moja pięść, więc zobaczymy, czy się uda coś z tym zrobić. Dobra, porobiłem sobie na początek takie płyty jakby z tego, co my tutaj mamy. Powiem wam szczerze, całkiem spoko to wygląda. W sensie wyszła nam taka teksturka takiego pseudo-magmowego pancerza, więc ja to kupuję. Ludzie ze streama się śmieją, że często to gadam i przyznam szczerze, że chyba zrobimy z tego emotlikonkę na stream. Dobra, zostawiam was na razie z tym. Właściwie to nie zostawiam was, po prostu za sekundę do was wracam. Idę po coś, co mi się tutaj przyda do tego modelowania. Okej, coś tutaj mam. Mam trochę folii aluminiowej. Może się przydać, wziąłem gąbkę, nie wiem po co, ale niech będzie. I nożyczki ewentualnie do gąbki. To na razie odłożymy na bok. Skupmy się na tym, ponieważ to może mi uratować życie. To może mi naprawdę uratować życie. Więc przeraża mnie to, że ja to robię pierwszy raz, nie? I trochę nie wiem, co robię. Właśnie to jest to najlepsze, że wszystko na spontana, a potem będę cierpiał, że nic nie wyjdzie. Ale dobra, no widzę, że tutaj będzie mógł być potencjał, ponieważ tym jakkolwiek mogę sobie coś ulepić. Okej, dobra, mam pomysł, jak to zrobimy. Odkleję tą plastelinę stąd, ponieważ to jest tylko dodatkowa masa dla nas do pracy. Więc muszę ją rozważnie rozmieszczać. Chociaż i tak się wycwanie. Ulepię z tych wszystkich innych kolorów, typu żółty, zielony i tak dalej, z części wewnętrzne, a całość oblepię tą naszą właśnie warstwą tych naszych płyt. O, w ten sposób. Powiem wam szczerze, mogłem się chociaż przygotować i nie być takim ignorantem, chociaż jeden materiał obejrzeć. Ale znacie mnie, oczywiście nie obejrzałem ani jednego materiału o tworzeniu figurek, czy o modelowaniu w ogóle samym sobie. I teraz będę cierpiał.
Trochę bardziej wygląda jak morda jakiegoś sokoła bądź żółwia, ale widzę, że jest potencjał, żeby to jeszcze uratować. Okej, okay, wyrównałem troszeczkę całość. Już wam pokazuję efekt na tę chwilę. Trochę dalej ręka gadżeta. Teraz wchodzimy w etapie już takiego mocnego przyspieszenia i będę to obklejał na początek, myślę, niebieską plasteliną. Dobra, mamy kształt naszego węża i teraz alleluja, bo będę naklejał nasze warstwy, więc trochę się boję. Przyznam wam szczerze, poczekajcie, wezmę chyba najpierw czarną albo tą ciemną i wykleję wnętrze paszczy, żeby się potem z tym nie babrać, jak już będą nałożone nasze warstwy. A na przyszłość, jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, chociaż nie wiem, czy je zrealizuję, bo to jest, mam wrażenie, słabe. Nie wiem, czy wam się to podoba. No ja myślę, że na razie jest fail, ale staram się to jeszcze uratować. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to musicie dać mi koniecznie znać łapką w górę i napisać mi w komentarzu, czy faktycznie chcecie takie odcinki, to ja na przyszłość zakupię więcej tej plasteliny i tyle. Ponieważ powiem wam szczerze, że to jest dla mnie coś nowego, ale no nie wychodzi mi to chyba zbyt dobrze. Aczkolwiek tak jak mówię, decyzja należy do was. Okej, okay, nasz wąż zaczyna wyglądać jak wąż. Trochę wygląda jakby się obiadł nutelli, ale mam nadzieję, że to potem jakoś jeszcze ogarniemy i pochowamy te elementy kolorystyczne, które tam się wybijają. Powiem szczerze, że on w rzeczywistości pewnie o wiele lepiej wygląda niż na kamerze, ponieważ jest strasznie przejaskrawiony obraz z kamery. Ale naprawdę nie wygląda to źle, w sensie obawiałem się, że skończy się na jakimś małym, wiecie, ludku, ewentualnie, jeżeli się uda zrobić z tego, co mam, ale tutaj jest naprawdę, naprawdę nieźle. Lecimy, dobra, lecimy do obklejania już tymi płytami. Myślę, że nie ma co się na to dłużej czaić. Dobra, widzę, że mamy już całego wężora zatatuowanego tak naprawdę. Tak on się prezentuje i teraz przyszła kolej na dodanie oczu, zębów i generalnie takich troszeczkę elementów bardziej szczegółowych. Jeszcze mu widzę i chyba myślę, że wypełnię wnętrze tej paszczy tym czarnym, delikatnie w tych bardzo kolorowych miejscach. I cóż, ostatnie poprawki i będziemy mieli gotowy produkt. Okej, okay, tak się prezentuje w tej chwili nasz wąż. Dobra, pozwólcie, że dodam mu jeszcze język. Myślę, że zmiksuję wszystkie te kolory, ponieważ no, język musi być jednak trochę długi. I widzę się z wami za chwilkę już ze skończoną figurką. Myślę, że jeszcze pododaję mu teksturki, ponieważ to są takie fajne bajerki, które nadają fajne tekstury na tym potworku, więc myślę, że z tym się jeszcze też pobawię. Co za ch... z tym remontem. Z tą gąbką myślałem, że się wbija, nie chce się bić.
Ale w każdym razie jak najmniej chcę go dotykać, a pokazać wam go z całej okazałości, więc przyznam wam szczerze, jestem z siebie kurczę dumny, bo nie spodziewałem się, że wyjdzie nam cokolwiek. Potem jak zobaczyłem, że tej plasteliny jest tak naprawdę, naprawdę mało, to zacząłem panikować, ale z efektu końcowego jestem całkiem zadowolony. Ja was zostawiam się z prezentacją tej całej bestii dookoła. Sam żegnam się z wami. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zostawcie komentarz, czy dalej mam to kontynuować, czy jednak na tym pierwszym odcinku zrezygnować. I dajcie znać, czy dałem radę, czy jednak fail. Także trzymajcie się. Zapraszam na pokaz głowy naszego węża.